No witam. Ja tak jak w tytule zakładam parapeciak dla mojego znajomego w tym oto kielichu. Chciał sobie zrobić to na wystawie w swoim zakładzie fryzjerskim krewetkarium. No wie, czemu nie? Podejmę się tego wyzwania. Tutaj mam kokos, mchy, na dno pójdzie ziemia ogrodowa, kulki gliniano-torfowe, trochę ceramiki, kokos, łupki i też kilka innych roślin z mojego akwarium. To co tutaj widzicie, to jest swój parapeciak mojej córki. Jest głupik jedny pływa, tam jest kilka krewetek. Widać mchy, bardzo ładnie rosną, to jest to właśnie stąd też brałem mchy do mojego akwarium. Tutaj nic nie robię, nawet szyb nie czyszczę. A jakie roślinki tam pójdą? No na pewno pójdzie japonika. Tutaj myślałem, żeby wrzucić tą Hygrophilurus annerving. Może też jakieś inne małe roślinki typu to. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. No dobra, za chwilę wrzucę efekt końcowy. Co się mówi? Myślę, może pójdzie trochę w zmianie wody im, nie? Trochę. No i to co widzieliście, to było akwarium, parapeciak. Już po ponad tygodniu już są wpuszczone krewetki. Jak tam też zauważyliście, na roślinach pojawiły się małe niedobory. Na przykład w głębka zrobiła się blada i też inne roślinki tam zauważyłem, że lekko zbladły. Więc dałem niewielkie, minimalne ilości nawozów, mikro, makro, potas i tak dalej, całą mieszankę, żeby delikatnie zacząć to nawozić i będziemy to obserwować, jak to będzie się dalej rozwijało w tym parapeciaku. Bardzo mnie cieszy, bo rośliny zanotowały wzrost prawie o połowę wyższy niż na starcie, bo dałem malutkie odnóżki, teraz już są coraz większe, to też zauważyłem, że jest sporo nowych odrostów. Kilka dni i to pierwsza przycinka w tym małym parapecieku będzie. A co u mnie? Muszę się pochwalić. Z tyłu mam czerwoną ściankę. To jest efekt po zastosowaniu, po traktowaniu krasnarosta wodą utlenioną. Jak widać, można w bardzo szybki, bardzo prosty sposób zawić te glony, nie uszkadzając innych roślin, natomiast woda utleniona w jakimś stopniu ma wpływ na bakterie w akwarium, ale to taki zabieg można przeprowadzić tuż przed podmianką, przy wyłączonym filtrze bezpośrednio na glon z wody utlenionej, to zabije tego glona i później spuścić tą wodę, zrobić normalną podmiankę. Tak, żeby ten w tej wody utlenionej w zbiorniku nie zostało za dużo, żeby nie narobiła zbytnio dużo szkód. Podejrzewam, że też po moim wcześniejszym zabiegu dostało się troszkę wody na walisterię, mogło to ją uszkodzić. Aczkolwiek no nie jestem pewien. Tutaj jeszcze planuję zrobić małe przemeblowanie z tyłu pod filtrem. Mam kryptokorynę falistą, czy falowaną, jak się nazywa, taka długa. Długie liście, które kładą się nad tafli wody, że ona już mnie męczy kilka dni, żebym ją stamtąd wykopał, żebym
Zamiast tej walizneri ją tam po prawej stronie wbił, żeby miała więcej światła. No a co u mnie? Lotosa, no niestety już sprzedałem. Było dosyć spore zainteresowanie. Kilka roślin już też poprzecinałem. Nie było tego dużo, ale udało mi się przyciąć kilka roślin. Tutaj też zagęściłem tą Hygrophilię Rosa Nerving. Bardzo fajny krzyżyk, mam nadzieję, że taki już zostanie zawsze. Tutaj widzę już nowe przyrosty w Walici, czyli będzie żyła. I mam do Was takie pytanie, co może być tutaj spodobane, jakiś brak, niedobór, jeżeli chodzi o Ludwigię Repens. Nie rośnie pionowo, tylko kładzie się, puszcza, jak widać, sporo nowych odnóżek, pędów i korzeni. Nie wiem, czym to może być spowodowane, ale tylko ta roślina się kładzie, reszta idzie normalnie, rośnie tak jak powinna. Zanotowałem też tutaj, będę musiał odseparować jakąś trawkę, parwulę, bo rośnie we wszystkie strony, nie tam, nie w tą stronę, w którą powinna rosnąć. Mchy, tutaj też Feniks Moss wyposzył do parapecieka mojej córki, a stamtąd wyjąłem tą oto skałę całkowicie ładnie, pięknie zarośniętą mchami, że w tym parapeciaku, gdzie nie ma nawożenia, tam rośliny rosną lepiej niż u mnie w zbiorniku. Co do rybki, no tutaj mam już fajne małe statko 7 jarzeńców, zwinnik jarzeniec. Bardzo fajna rybka, łagodna. Mam nadzieję, że to się będzie dobrze chowało. Może dokupię jeszcze 2 sztuki, ale to wtedy będę się pozbywał głupików. O, głupiki, jak widać, te malutkie rybki pływają. Są pochowane. A, jedyne co mi się zrobiło po tym moim przemeblowaniu, to jest kożuch na powierzchni. Kożuch bakteryjny, ten filtr. To jest jedyny na razie defekt, który zauważyłem po tych moich machlojkach w tym akwarium, tej zbrodni na tym samym ekosystemie. Dobra. Następny filmik nagram, jak już rośliny podrosną i będzie to wyglądało o wiele ładniej. Też tą kryptę, jak to widać, jeden liść stary. O tam roślinkę mi chodzi. Troszkę zaglonione z tyłu, są zdrowe liść, takie tam ciężko to złapać. Za filtrem po prostu są tam też kilka małych odnóżek, to wszystko wyrwę stamtąd. Na razie tego nie ruszę, bo też nie chcę zbytnio codziennie co chwilę coś mieszać w tym akwarium, bo to nie ma sensu, musi się ustabilizować. Ale ta roślinka pójdzie tutaj w prawy róg, tam gdzie kambombę tam wstawiłem. No i to tyle, na razie.